Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kontynuację rozgrywki w grze Resident Evil Village. Przypominam, że jesteśmy w posiadłości Benevento. To jest jakiś warsztat lalek właśnie. Zdobyliśmy poszczególne rzeczy, które należało zdobyć. Tutaj wzięliśmy jeden artefakt i możemy już, chyba coś mi się wydaje, spróbować tutaj to dopasować, jeżeli... Właśnie. Ten medalion wstawiamy. I teraz potrzebujemy jeszcze jakiejś wskazówki dokładnie, jeśli chodzi o ustawienie tego. Moment. Chyba coś tam było. Gdzieś, już nie pamiętam teraz gdzie. W tym oku zdaje się, tak? Zbadajmy to oko. Tak, to był ten ptak. To był ten ptak w trójkącie. Dobra. Chodźmy tam. I spróbujmy ustawić tego ptaka w trójkącie. Oj, ale to chyba nie to. Czekajcie. O, to jest to. To jest ten ptak. Dobra. Ale tu nam pozostaje jeszcze dobranie. Nie. To nie ten symbol. To też nie ten symbol. Może ten. Też chyba nie. O, udało się. Także sami widzicie. O, jak tu ciemno. Ale damy radę. Jakaś piwnica? Tu się zamknęło za nami? Jak ja nie lubię tych zamykających się za nami drzwi. Nie, na szczęście mogę wrócić, dobra. Po prostu nie cierpię samo zamykających się drzwi, które są gdzieś tam za nami. No, ale nic to. Mówi się trudno i żyje się dalej. Jakieś odgłosy. No jest ta studnia z filmu. O. Tutaj są jakieś mury. Tu kołyska. Może uda się nam zapalić te świeczki? Nie, nie uda się. Pusta kołyska. No tak, i droga powrotna. No wiem, że muszę zejść do tej studni. Trochę się boję. No ale cóż. Jak trza to mus. Jak trza to mus. No i jesteśmy. O! Klucz do skrzynki rozdzielczej podnosimy. To są jakieś fragmenty lalek. Czy tu coś więcej mogę jeszcze zdobyć? Chyba nie. Patrzcie, jaka brudna woda. Coś pływa w tej wodzie. Fuj! Wychodzę stąd. O masz! Co tam się zawaliło? O! O kurde. Płaczące dziecko. Więcej nic nie widać. Dobra, uciekamy stąd, bo się zaczynam bać.
biegiem do góry. Uff. O, przestało płakać. Ale tu jakoś ciemno, tak jakby. Pali się tylko, słuchajcie. O, radio działa. No, powie nam coś radio? Wyłączyło się. No i co ja mam dalej zrobić? Żarówka nam zgasła. O, to jeszcze fajnie, że się drzwi zamknęły. I nie mogę z nimi nic zrobić. No nie. Ale czekajcie, mamy ten klucz do skrzynki. Muszę tą skrzynkę chyba odpalić, wiecie? I w ten sposób się wydostać stąd. Kurde, tu ciemno jest jak... Nie będę mówił gdzie. No chodźmy do tej skrzynki. Co to było? O kurde! Oh my god! Uciekamy, słuchajcie. No nie! O, żeż ty! Czekajcie! To mnie goni! Dziś muszę się schować, ale tu było zamknięte. O nie, otwarte teraz jest. O, czekajcie, może tu wejdę, patrzcie. Zamknijmy. Patrzcie, co to jest. Jakieś przepoczwarzone dziecko. Czy wy to widzicie? Idzie sobie dalej. O! Nie, nie idzie. Ono łazi tutaj cały czas. Nie, wychodzi chyba. Wychodzi. Strach się nie bać. Szafa mała taka. Poszło czy nie poszło? Oj, 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 oj. Dobra, wyjdźmy stąd. Chodźmy może tędy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Mapę mamy? Mamy mapę. O jejku, jejku, czekajcie. Dobra. Tu te drzwi matki były. Chodźmy tędy. No nie. Jak tu ciemno. Oj, 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 oj. Nie podoba mi się to. Tu ten ekran co spadł. I to są drzwi. Do tej szafki tutaj. Uff. Dobra. Klucz. No super. Podobizna dziecka. Co ja mam z tym zrobić? Przedstawia dziecko. Nie zadziała bez bezpiecznika. A, czy ja jakiegoś bezpiecznika muszę jeszcze szukać. Czekajcie, obejrzyjmy tą podobiznę dziecka. Tu się nic nie kryje.
I to jest taka płaska figurka. Ha. Tam, że może coś tu trzeba z tym zrobić, ale nie. Gdzie ja znajdę teraz bezpiecznik? No nie żartujcie po prostu nawet. Tędy przejdę, czy nie przejdę? Czy tego dzieciaka spotkam? O. Tutaj zamknięte już. Nie bardzo wiem, co tu robić. Nie ma tego dzieciaka, poszedł sobie na szczęście. O! Coś tutaj usłyszałem. O. Ale klimat. Tu szafka. I co ja z tym mam zrobić? Czekajcie. Nie mam żadnej podpowiedzi. Żadnych przedmiotów. Tu jest ta szafa, w której żeśmy się schowali. Może chodźmy tędy? No tu byliśmy. Nie wiem, co mam robić, powiem wam szczerze. Stąd żeśmy wyszli. Tu jest ta lalka, która nas okradła. A, tu trzeba to wstawić, patrzcie. Udało się, dobra. Ha. Gdzieś niżej jeszcze schodzimy. To są jakieś drzwi. O, nawet otwarte. Mąka, jakieś brudne naczynia, raczej chyba nic nie zjemy, jakiś gar, o, zawalone, tędy nie przejdę. Oj, słabo to wygląda, powiem wam. Skrzypiące drzwi, jak miauczący kot. Taki odgłos. Chyba spleśniały te owoce. Tej szafy nie otworzymy. O, mamy bezpiecznik, czekajcie, ale tu jest jeszcze chyba coś. O nie, to pusta szafa kolejna, dobra. No to bierzemy ten bezpiecznik. A, no tak. I jak wziąłem bezpiecznik, to światło zgasło, no to oczywiste przecież. Jakby było inaczej, no ale skoro już tu jesteśmy, to... Zobaczmy, czy coś jeszcze tu się da zebrać. Tu jakieś książki, ale niestety nic z nimi zrobić nie mogę. Wiecie, czy ja gdzieś w oddali słyszę to dziecko, czy mi się już wydaje po prostu? Kurde, gdzieś coś hałasuje. No dobra, wracamy. Co? No nie! Skąd on się tu wziął? Oj, 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 oj! Uciekajmy, czekajcie.
Do tej szafy szybko. Zamykamy się. Ojejku. Ono pewnie przyjdzie i pójdzie zaraz. Ale przekonamy się. No. Gdzie ono? Jest! Mówiłem, że ono przyjdzie i pójdzie. Mam nadzieję, że to nie jest nasza Rose. Bo to by było masakryczne. Jakby się okazało, że nasza Rose została w coś takiego przemieniona. Poszło czy nie poszło? Może chwilę jeszcze poczekajmy. No chyba poszło. Nie widać. Ale na wszelki wypadek niech jeszcze... Co to za jakieś tasiemki? O, tu coś mamy, patrzcie. A, schowaj się. Czyli możemy tu się schować pod łóżko. Tu coś jakiś... Elementy są. Oho. Ja tak patrzę, bo może mówię, gdzieś tu jeszcze coś jest do zebrania. Ale chyba nie. O. Nie, to muzyka taka. Myślałem, że to dziecko gdzieś hałasuje. Tu kuchnia. Oczywiście nic z nią nie zrobimy. Czosnek. Ale to dziecko chyba jest odporne na czosnek. Tu jest to zawalone. No nic, próbujemy iść na górę chyba, nie? O, znowuż to jak gdyby miałknięcie kota, nie wiem co. Tu pozawalane wszystko. Dobra, chodźmy tędy. Tu co? A, to tu my jesteśmy, dobra, w tym pomieszczeniu. A chodźmy może tędy. No i tutaj ten dzieciak się pojawił. Pamiętacie? Na razie go nie widzę. Ha. Ale tu patrzcie, jego ta pępowina, czy co? Flaki mu się wypruły chyba, słuchajcie. Ojejku. Zegar cyka. No i tu trzeba tą skrzynkę. Bezpiecznik włożyć, znaczy się. I wyjdziemy? Wyjdziemy, tylko nie ma tu po co wchodzić. No dobra. Kanapa. No dobra. Wstawmy ten bezpiecznik. To jest to. No nie, nie wierzę. O kurde, czekajcie. Wiejemy. Była tu jakaś... Nie, on tu włazi! Poszedł! Czekajcie, musimy uciekać. O nie! Zżarło mnie! O nie! O ludzie! Widzieliście to, co ja?
O kurde. No ponawiamy. Ciekawe, od którego momentu każą nam zacząć. V, weźmy sobie to V. Aha, czyli muszę tu... skrzynkę. Czy ja mam już tu bezpiecznik? Mam bezpiecznik. Dobra, potwierdzamy. I uciekamy od razu. Nie, on tu już jest, patrzcie. No nie, muszę gdzieś tu się schować chyba. No bo co ja tu zrobię teraz? Nie no, tu się nigdzie nie schowam. Gdzie ja mogę się tu schować? Jak tu nic nie ma. Tu książka jakaś jest. O nie! Nie! Nie, 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 nie! Ojejku! Mniam, mniam, tak? Ponów, no nie! Czekajcie, co tu trzeba zrobić? To musi być jakiś sposób na to dziecko. W momencie, kiedy wkładamy bezpiecznik, to on tu się pojawia. Nie, no musimy wiać! To jest jedyne nasze pomieszczenie. I tu mamy stół. Nic, będziemy próbowali po prostu. Ono idzie do nas z tej strony. To my uciekamy tutaj. Ono jest dosyć powolne, więc tu jest plus. Dobra. No i co? I wijemy tędy chyba. Wciśnij. Wciśnij, wciśnij, wciśnij i wchodzimy do środka. Dobra. Dobra. Ojejku, jeszcze światło zgasło, no nie. O, dobra, dobra, dobra. Uff, udało się. Udało się. No, zmęczył się Ethan, widzę. Jakiś niewyraźny ten obraz. Coż to za śmiech? Czy to jest tutaj? Nie. Nie możemy tu otworzyć. To nie wygląda na śmiech tego dzieciaka. To jest ta chyba laleczka śmiejąca się. O? O? Wszędzie te laleczki. Ani się ich rozbić nie da, ani nic. Patrzcie, ile tych lalek tu. O! Don't leave. I can't let you. You're still alive. O kurde! O kurde. Gdzie ona jest? Tutaj jej nie ma, no bo ona poleciała gdzieś tam tymi drzwiami. Czekajcie. No i teraz weź ją znaleźć. Tu się nie dało wejść. Oj, oj, oj. Czyli musimy ją znaleźć teraz. No nie, tu wracamy się, dobra. Tu mówi, że nie. Chodźmy może na górę. Ojejku, jaki klimat. Czujecie to? Tu są jakieś drzwi. Jest, patrzcie! Złapmy od razu. Użarła mnie! O, dobrze. Uciekła. Uciekła. Dobra, tutaj. Nie, tu jej nie ma. Tu jej nie ma. Dobra, szukamy dalej.
Tu nie. Gdzie ona jest? Tu nie ma, tam nie zajrzymy chyba, tak? Ojejku. Wejdźmy może tutaj? Nie widzę jej nigdzie. One coraz bardziej się cieszą. Zaraz mnie pożrą, albo nie wiem. One śmieją się z tego, że ja nie mogę jej znaleźć. Ojejku. Wow. Ojejku. Czekajcie, no gdzie ona jest? Nie no, na górze żeśmy byli, nie było jej. Oj, niedobrze, niedobrze, słuchajcie. Ja naprawdę jej nie widzę. Gdzie ona się schowała? A, jest! Ojej, ojej. Znowu mi uciekła. Czekajcie, muszę wszystkie zakamarki obejrzeć. Bo ona gdzieś w jakichś zakamarkach się chowa. Pewnie. Trzeba to szybko robić, bo one się coraz bardziej zaczynają cieszyć. Może na górze jest gdzieś. Ale na górze już raz była, więc drugi raz by się tu nie schowała chyba. Coś mi się wydaje. Nie, tu jej nie ma. Tu jej też nie ma. Tu jest ta szafa. No co się cieszycie? Ojej, 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 ojej. No nie! No i po mnie. Nie, jeszcze żyje chyba. Żyje, żyje, żyje. Dobra. Ale już nie mogę szybko iść. Nie no, jak jej szybko tutaj nie znajdę, to będzie za chwilę po mnie. Za chwilę będzie po mnie. Czekajcie, przede mną ona przypadkiem nie jest? Coś białego tam takiego jest, jasnego. Jest! 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 Łapiemy, dobra. Ojej. Ojojoj. Wylecz się, kontrol. Dobra, leczmy się. Ale jak ja nie mam żadnych... Żadnych przecież apteczek nie mam. Jak mam się wyleczyć? Co to jest? I'll make things right. What? Good. A, ten flakon z częścią mi. F zbadaj. Połączono z 47 kluczem. So that's who was behind all this? Odzyskałem swoje rzeczy. Aha. No dobra, weźmy to. Flakon z nogami. Czyli mamy drugi ten. Tu coś jest? NGF. A, czyli... Do sprzedania. Dobra, czekajcie, wyleczmy się. Jeżeli można, bo jak odzyskałem, to można.
Oj, powiem wam, że było strasznie. Co my tu mamy? 5 apteczek mamy. No broni żeśmy odzyskali. Czy apteczkę mogę jeszcze wytworzyć? Nie mogę. Amunicję mogę? Nie mogę. Oj, 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 oj. Wyciągnijcie klejnot z naszyjnika, Luiz odsłonił ukryty w środku klucz. Tu więcej z tym nic już nie mogę zrobić. A nie, mogę, klucz Luizy, patrzcie. Flakon z nogami. Dobra, klucz Dimitrescu. Zbadajmy. Ale z tym nic się nie da zrobić. Żelazny klucz z insygnią, już żeśmy go używali. Klucz nienarodzonego. I klucz Luizy. To co żeśmy teraz... No dobra, słuchajcie. Tu chyba więcej nic po nas, no nie wiem. Jeszcze tak patrzę. Zobaczmy, czy na innych kondygnacjach coś jeszcze nam zostało do... Tu jest ta studnia. No nie, wszystko w zasadzie zostało już tutaj podniesione. Czyli co, no możemy chyba wychodzić stąd. Słychać wodospad? Fajnie szumi. Dobra. Uff, idźmy stąd, bo już po prostu... Aha, czyli do tej... Do tego przejścia w skalę musimy dojść. Zobaczmy, czy tutaj po drodze coś nam się nie pojawiło. Nie... Ale patrzcie, czekajcie. Tu jest ten skarb. Może jakoś ten skarb by się nam, słuchajcie, udało zebrać. Może coś mam, jakiś element, który jest potrzebny. Zapiszczała ta winda. Może mam jakiś element, który umożliwi nam teraz wzięcie tego skarbu. Nie wiem. Światło nam znowu zgaśnie, czy nie? Jest ten poziom, tutaj jest ściana. Nic nie było, ale czasami się jakieś przedmioty pojawiają, chociaż nie tym razem. Piski. No tak, jesteśmy przed tym czymś. Tym grobowcem chyba. Ale czy nam się uda coś tutaj zrobić z tym? I co ja mam zrobić z tym? Mapa skarbów koło studni, flakon z nogami. Klucz Luizy może. Nie, nie można. Nie no, jak to klucza użyć? Nie wiem, co z tym trzeba zrobić. Tu pewnie nic nam się naokoło nie pojawiło. Chętnie bym zgarnął jakąś roślinkę zieloną do wytworzenia apteczki. Ale chyba roślinki nie ma. No nic, idziemy. Tu mamy skrzynię. Nie mogę tego podjąć? Co się dzieje? Patrzcie. O, teraz mogę. Musiałem inaczej się ustawić. Zmienimy sobie z powrotem może na pistolet, bo tu nie wiadomo, co się czai.
O, tam jest kolejny. Kolejny. O kurde. Dobra. Czy to wszyscy? Wszyscy. Zardzewiały złom, proch. Proch. Dobra, rozwalmy to. Podnieśmy. I tam było co proch. No niech będzie. Tu mamy klatkę. Dobra. Wieści leje, ale chodźmy do tego domku. Ostrożnie. Co? Dobra. Ubity. Bierzemy. Tutaj po drugiej stronie okna coś. O, kryształowa czaszka. Fajnie. Dobra. Wracamy się do domku. Wytrych mamy, no to pięknie. Tu skrzynie do rozwalenia, mina. Pięknie. Pewnie się przyda. O, jakaś spluwa. W870, tak. Tac. Podnosimy. O kurde. Cztery naboje. Zobaczmy, co to za spluwa. To jest to. Potężna strzelba bojowa. Pump action o dużym rozrzucie. O. Obejrzyjmy. O, i siła ognia 760, słuchajcie. Czyli bez rewelacji. Natomiast my... to mamy siła ognia 1600. Także różnica jest... jakaś tam... No dobra. Nie, to w takim razie ja biorę swój Colt. Skoro tak. Coś tu słyszę, czekajcie. A nie, to wszystko już tu jest. Tu już więcej nic nie ma. Tu jest wyjście na zewnątrz. Jeszcze zobaczmy, czy ja gdzieś coś tutaj... O, patrzcie, coś tu jest, widzicie? Dobrze. O, mamy kulkę! Pięknie. Kulkę, kulką możemy zagrać w grę. Pamiętacie te gry? Także zagramy sobie kulką w grę. Tylko gdzie mamy najbliższe gry? No tu wygląda na to, że nie mamy żadnej gry. Dobra, słuchajcie. Jeszcze obejdźmy dokładnie naokoło cały ten budynek. Bo tu może gdzieś się coś kryć. Nie ten kierunek. Tu też nie. Dobra, chodźmy tędy. O, masz! Dobra. Dobra. Tu nie ma nic. Ale tam brama jest otworzona. Widzicie? Na lewo. Sobie tam skręcimy i zobaczymy, co jest za bramą. Kurde, coś... A, zamknęła się za nami. Jak ja tego nie lubię. O, mamy studnię. Tego użyjemy.
głowa. Głowa, czekajcie, jeżeli jest głowa, to w takim razie może nam się uda już złożyć jakąś tam laleczkę, tą kluczową. Nie. O właśnie. Część lalki i tu jest głowa. Dobra, złóżmy to razem do połącz. No chyba można. Jest. Czyli mamy gotową laleczkę. Mam nadzieję, że będzie cenna. O, bardzo cenna nawet. Skompletowana antyczna lalka młodej wiedźmy z miejscowej legendy. Młoda wiedźma z miejscowej legendy. Bardzo cenna. No to sprzedamy u handlarza. Naszego hrabiego Duke'a. Wiecie? Tak nasłuchuję. Ale... Dobra, tu mamy ten... Tu mamy skrzynię. Podnosimy. Coś tu dziwnego słyszę. Tu kibelek mamy. Otwórzmy. Nie, jest coś. Zdjęcie dziwnego ptaka. Dobra. Może obejrzyjmy od razu. Nie wiem, czy to nie jest ten ptak, którego myśmy tam zestrzelili już. Jednego. Może gdzieś jeszcze kolejny jest. Nic nie opisano. Zdjęcie, no dobra. Dobra, na razie stąd tyle. Tu zajrzyjmy przez okno. Jakie niespodzianki na nas czyhają. Nie widać nic. Tutaj jakiś piecyk, jakieś coś. O! Nie da się z tym nic zrobić. Tutaj też nic nie ma. Ja tak jak mówiłem wcześniej, staram się w miarę dokładnie to wszystko przeszukiwać, bo gdzieś tutaj mogą się znajdować ciekawe rzeczy. Tu jest góra, tu są... Dobra. Wchodzimy. O, mamy grę, patrzcie. Zaraz zagramy sobie, słuchajcie. Ale najpierw jeszcze obejdźmy całość. Coś tu mamy. Pociski wybuchowe, fajnie. Przydadzą się z pewnością. O, mamy maszynę. Świetnie. Tutaj coś jest. Można sobie na stopklatce przeczytać. No dobra. Klucz lutnika, patrzcie, czyli to jest ten klucz do tej chatki, która... jeszcze sobie obejrzmy to. Która była zamknięta, patrzcie. No. Czyli widzicie co, no cała konsekwencja pewnych zdarzeń nam się tutaj już fajnie zaczyna układać, bo mamy poszczególne elementy do rozwiązania tego rebusu, tej układanki. Dobra, wracajmy w takim razie, słuchajcie, do naszego tutaj... jakiś trofeum zdobędziemy, widzę, pod spodem, jakąś czaszkę. I zagrajmy sobie w naszą grę. No to startujemy. Czekajcie, gdzie to jest? Jest kula Słońca i Księżyca. Oj, ona mi zaraz spadnie. Tu jest... Dobra. Oj. Dobra, powolutku. Gelku powolutku, bo zaraz... Dobrze. Delikatnie. Jest. Wow.
Jakie konfekty widzieliście? Onyksowa czaszka. Onyksowa czaszka, no to bierzemy. Obejrzmy ją. Gdzie ona była? Jest. Skrystalizowane ludzkie szczątki znalezione w labiryncie przy domu Beneviento. Bardzo cenne. O. No faktycznie ładna czaszka. Fajna. Bardzo cenne, czyli wiadomo, co już z tym będziemy mogli zrobić. A mianowicie sprzedać. No dobrze, słuchajcie, idziemy zapisać w takim razie grę i tutaj z wami się chyba już pożegnam. Także dzięki za wspólną rozgrywkę, zapraszam do kolejnego odcinka. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu albo unlajkowaniu, jeżeli wam się nie podobało. No i oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do waszej dyspozycji. Gdyby okazało się, że coś tam przegapiłem, to robię, mówię, zrzut tej gry, więc można będzie no, w komentarzach ewentualnie na coś tam zwrócić uwagę i spróbujemy wrócić do danego momentu i ewentualnie coś tam poprawić. Także tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego wam życzę i do następnego odcinka zapraszam. Cześć!